Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchaj mnie, mój Panie. Zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie, bo jestem nędzna i uboga. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożna. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę i prośbę moją. Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz, bo Ty jesteś wielki i działasz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępowała według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia, a będę Cię chwaliła, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławiła Twoje imię, bo wielkie jest Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z grzechu. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. Zwróć się ku mnie, zmiłuj się nade mną. Udziel Twojej wielkiej siły słudze swojemu. Uczyń dla mnie znak jako zapowiedź pomyślności. Dziękuję Ci, Panie, za łaskę i miłosierdzie, za pomoc i pocieszenie w moim utrapieniu i niepewności. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca mego, za wszystko, co dla mnie uczyniłeś i uczynisz. Amen. Łaska, miłosierdzie i pokój niech zawsze będzie w Twoim sercu. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Błogosławionego dnia, szczęść Boże!